Międzygórzu. Tym razem jesteśmy gdzie? A to jesteśmy tu, czyli w Czarnej Górze. Jest Franek. Jest też matka wariatka na rowerze, czyli moja piękna żona Barbara. No i co, jedziemy coś zjeść, tak? A później będziemy szaleć na bike parku Czarna Góra. To mniej więcej tam. Najpierw się rozgrzejemy gdzieś na jakimś takim, na oślej łące, a później poszalejemy na trasie familijnej. Dobra, do zobaczenia gdzieś później. Buty SPD. Moje zresztą też, ale tym razem korba mi nie odpada. Jest i Franek. Dobra, Franek, chodź szybko. Lecimy, obiadek zjemy i na wyciąg jedziemy. I zaraz będziemy wyjeżdżali wyciągiem do góry. Na razie chyba jednym wspólnym, a później mama się, nie wiem, czy się odważy od nas oddzielić, czy nie, zobaczymy. No i cóż, teleportowaliśmy się do restauracji. Jak ona się nazywa? Karczma Czarna Góra. Zobaczymy, czy matka wariatka stanęła na wysokości zadania i czy nas dokarmi właściwie. Czy dostarczy nam odpowiednią ilość kalorii. Bo mi już cukier spada. No, ja tam, wiesz, żyję miłością. No, Franek już się rozgrzewa. Nogi na pedałach. Hello. No i dawaj, jak daleko możesz? Mocniej, mocniej, hop, hop, hop. Ciekawe, którą trasę wybierze. Próbuj każdą. No dawaj, dawaj. Możesz skakać. Pamiętaj, tyłek do tyłu przy hamowaniu. Bardzo ładnie. Pięknie, pięknie. Lec. I będzie skok. Ha, zobaczymy teraz. To jest trasa Shrek. Nogi na pedałach. Pięknie. I skocznia. No, prawie wyskoczył. Zobaczymy, jak nabierze prędkości. Ta jest chyba najlepsza z tras. Bo wymuszająca skok. Zobaczymy, jak to wygląda z perspektywy jeźdźca. Idziemy, idziemy, idziemy. No, może zeskoczyć, jak to było powiedziane, ale na upartego można byłoby wyskoczyć. O, jedzie i matka wariatka na rowerze. I jedzie Franek. No, zobaczymy, dokąd podjedzie. Dawaj, dawaj, za tą rurę teraz, za tą rurę, jeszcze! Ej, nie dał rady. Dobra, tym razem Franek wybrał inną trasę. Szlek już nie chciał, zobaczymy, jak się położy w lipo. Brawo! Przestrzeliłeś, za szybko wjechałeś w zakręt. Rękawicz? No dobra. Może nalać ci na głowę trochę wody? Co, jedziemy kupić bilety i jedziemy krzesełkiem do góry? Pięknie, brawo! No dobra, to spadamy do kasy, kupować bilety i spadamy na trasę familijną. Do zobaczenia niebawem. Może na wyciągu. No i witamy Was z wyciągu. Jesteśmy na wyciągu. Pod nami jest trasa familijna. Jak widać,
takie maluchy jak Franek też trenują. Trenują i mocno. Tatu. Rodzice za nimi jeżdżą. Oj! No. I tatu. Tak, tu sobie jedziemy, jedziemy, jedziemy. Rowery jadą przed nami. I będziemy sobie właśnie tą trasą familijną jeździć. Pomału, pomału na początku. A później chyba coraz szybciej. Tutaj pierwsze kroki w downhillu stawiał nasz, a nie, przepraszam, drugie kroki, bo pierwsze to była, to był żywiec. Aha, tak. To jest jak mini. To jest jak mini? Bardzo podobnie, zgadza się. To jest piasek, a tak. Nie asfalt. Nie. I no. Są kamyki. Dlatego trzeba uważać, zwłaszcza zobacz, jak tu będziesz przecinał drogę, to na tym musisz takich uważać, wiesz? No, lepiej popatrzeć się w boki. Bo na tych kamykach i możesz się przewrócić, tak? Tak jak ten chłopczyk. No myślę, że w tym roku jeszcze za wcześnie, ale w przyszłym roku troszkę myślę, że trasa Milky Way już będzie dla ciebie. Gorąca skóra. No. Bo tam tacy, wiesz, dziadkowie po 70 lat nawet jeżdżą. W kotejnie. Ona jest długa, tylko wiesz, ja z tobą nie pojadę, musiałby Grzesiek albo mama. Co ty, mama, na to? Mama sama się boi Milky Way, ja też nie. Nie puszczę cię. Czemu? Ale się trzyma. Ale trzymać też cię może. Nie no, pięknie. 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 Ty szybciej od mamy. Pohamuj troszkę, jak się boisz. Bardzo ładnie jedzie. No, tym razem spróbuję przechwycić ich na zakrętach z bandami. Franek sobie coraz lepiej radzi. Mama też. Pięknie! Super! Przechyl się! No i mam nadzieję, że ta nauka w las nie pójdzie. Cierpię troszeczkę jadąc przed nimi. Właśnie przeleciałem za szybko, wszedłem w jeden zakręt. Nie położyłem się, przeleciałem przez muldę, ale rower na dole opanowany. Dobra, uczę się dalej.
górka. Dobrze.
tata pojechał nagrywać nas, żebym mogła zrobić filmik dla ciebie. Żebym mogła filmik zrobić dla ciebie. Nie ma nic, tak.
rada. Ale tu pięknie. Pamiętaj zawsze środkiem, tak? Jedź, jedź, jedź. Nie zastanawiaj się, jedź. Ale tu pięknie. No ja tu jechałam. Chyba z grzechem. Jak się boisz, to zejdź z tego kamienia, przeprowadź i na mostku przejdź. Brawo! Jedź, jedź, jedź! Jedź, jedź, jedź! Uwaga, bo tu chłopak jedzie! Uważaj, bo tam mały nie jedzie!
Ej, pierwszy dzień na bike parku Czarna Góra dochodzi do końca. Jest godzina, nie pamiętam, która zobaczyła, 16. Trochę już pojeździliśmy parę godzin. Myślę, że Franek zrobił poważne postępy. Grzesiek, mówię do brata Franka, bój się, bo naprawdę jeszcze chwila i poczujesz jego oddech na plecach, jeżeli chodzi o kolarstwo grawitacyjne zjazdowe. Naprawdę, będą z niego ludzie. Ach, ja sam się tutaj musiałem wiele nauczyć, żeby równolegle z nim zjeżdżać albo dotrzymywać mu chociaż kroku. Baśka, no wiadomo, ona trochę jeździ więcej niż ja, także daje radę. Ale jeżeli chodzi o Franka, to jestem naprawdę mega, mega w szoku. Ciężkim szoku. Zobaczcie, czterolatek. A co on tu wyprawia? No to wielki szacunek. Słucham. Tam gdzie coś jest napisane, tak? To zaraz mama jedzie z czymś dobrym. Zjemy coś. I Franiu, trzeba już będzie na pokój jechać, rowery umyć. A jutro to przyjedziemy jeszcze, znowu parę godzin wyciągu. Bo już się karnety nam kończą, wiesz, zaraz. Także reasumując, mały wojownik, ale... Wariat, naprawdę. Ma to w genach. Tak, geny po mamie. Nie wiem, jak to nazwać, ja jestem naprawdę zszokowany. On tutaj 2 lata temu walczył o życie. Fakt, że na tym rowercie z takim na biegowym, to jest praktycznie bez hamulców. A tutaj hamowanie już jest naprawdę, można powiedzieć, naprawdę na bardzo fajnym poziomie. Przerzutki jeszcze musi opanować, ale to przyjdzie z czasem. Ładnie składa się do zakrętów, ale to opanował już u nas w Kostrzynie na jak to się nazywa? Na skateparku, ale to... Nie, to takie góra-dół to się jakoś nazywa. Rampy? Na pump tracku sobie ładnie radził. No i tutaj to właśnie procentuje. Nie no, jest naprawdę fajnie. Tatasasz do smaku pisty. I zobaczcie. Tak jak mówi przysłowie, dzieci są... Albo czyste, albo szczęśliwe. Tata sesto? Zobaczcie, jaki spocony. Jeje, tata! Sesto? Czy tata nie? Tata nie chce, dziękuję. Leje się z niego. Muszę się odpocznij. Chodź. No dobra. Co to mam jest na? Twoja kamera, nie? Tak. Thank you.
powoli. Thank you.
No poczekajcie na mnie. Co? W ogóle takie ten to ja. Odpoczywamy czy jedziemy dalej? Jak to czujesz? Nie, ja dobrze, tylko... No, boję się na tych kudałach. Wiem, bo ja to jest sekunda, nie? Muszę. Początek jest z kamieniami, później tych kudałów. Ale ja wiem, że ja już buty muszę. No. Później z kamieniami będzie. Czarek, chcesz się napić? To ja się napiję. Franek, naprawdę, ja jestem... No, ja mam albo tak nie uciekajcie, bo ja chcę go złapać. Dobrze. To nie za nic, jego tam, albo mi daj. Bardzo! No, no. Jedź za mną, mama chce cię ponagrywać. Kamera dąża za tobą. Dobra. Dobra, jedziemy? Super, Franci. Fajna trasa, nie? Trochę, widzisz, poniosło cię. Brawo. Coraz lepiej. Nie. Tak, tak. Tak.
Kuryczek. Krzyknij, tata, jedziemy. O, tata jest tam. Ale gdzie twoje tempo, tak? Tak. Tata czeka na ciebie. Ale to przyjemnie, ładnie. Pamiętaj, nie hamuj przednim, tak? Tylko prawą ręką. Tak, trzeba troszkę przyhamować, brawo. Ważne jest, Franiu, że jak zjeżdżasz z jakiejś górki, ciała nie przechylasz w stronę kierownicy, tylko do tyłu, tak? Dupcia do tyłu. Jak się przechylisz do przodu, to przez kierownicę polecisz. Tak, tak, tak. Gdzie jedziemy? To nie osłonia. Uwaga! To dziewczyna.
Uwaga, uwaga. No chodź do mnie. Ale będzie dzisiaj nagroda, lody chyba prawdziwe. A ciekawa czy mój. No Franek, tak będzie ci ciężko. Brawo. Dałeś radę. Nogi na pedała i pedałuj! Trochę tutaj samo wyhamowałem. We'll be right back.
Thank you.